Umowa dotyczyła pomocy ze strony Mauzoleum w Michniowie w digitalizacji naszych zbiorów archiwalnych. Tak się składa, że mauzoleum jest wyposażone bardzo dobrze w nowoczesną pracownię do cyfryzowania obiektów, do cyfryzowania archiwaliów, a my posiadamy bardzo bogate archiwalia, ale nie posiadamy właśnie takiego sprzętu. Więc tutaj ta współpraca jest idealnym rozwiązaniem, co pokazuje drogę, którą podążają instytucje kultury, bo nigdy nie jest tak, że każda instytucja kultury jest wyposażona tak dobrze, żeby mogła podołać wszystkim obowiązkom i wszystkim zadaniom, które nad nią ciążą. Podpisaliśmy porozumienie na digitalizację części zbiorów, tej najważniejszej części naszych zbiorów, które wybierzemy na początek, i umowa zawarta wczoraj, podpisana wczoraj, jej termin to jest rok, do połowy marca przyszłego roku. Natomiast oczywiście nie wykluczamy dalszej współpracy, nawet myślę, że już będziemy się na nią umawiać i szczegóły jej opracowywać, bo tych potrzeb jest o wiele, wiele więcej.